Prawo w medycynie. Odcinek drugi. Naszym gościem ponownie jest dr Mikołaj Małecki, karnista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, twórca portalu Dogmaty Karnisty. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu, bardzo mi miło. Panie doktorze, w ostatnim odcinku programu rozmawialiśmy o wprowadzonej w tarczy antykryzysowej 4.0 zmianie w artykule 37 kodeksu karnego. Mówimy tu o nieumyślnym spowodowaniu śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. I teoretycznie moglibyśmy powiedzieć, że w pewien sposób pojęcie tego ciężkiego uszczerbku precyzuje artykuł 156 kodeksu karnego, bo jest to pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, zdolności płodzenia, mowy, ale czy tylko? No nie. Bo punkt drugi paragrafu pierwszego tego artykułu mówi o innym ciężkim kalectwie. I to też jest jeszcze względnie jasne, ale mówi też o trwałym istotnym zeszpeceniu lub zniekształceniu ciała. I wyobraźmy sobie taką sytuację. W wyniku iniekcji toksyny botulinowej opada powieka. Wiemy, że działanie toksyny z czasem się osłabi i przeminie, ale czy będzie to trwałe istotne zeszpecenie, na przykład wtedy, gdy pacjentka jest mającą stały kontakt z petentami sekretarką i zwyczajnie jej to przeszkadza? Interpretacja właśnie tego przepisu mówiącego o ciężkim uszczerbku na zdrowiu jest bardzo ważna, ponieważ w zależności od tego, jak sobie wytyczymy granice i to właśnie jak zinterpretujemy, czym jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, to od tego będzie zależała ewentualna odpowiedzialność karna właśnie za spowodowanie ciężkich obrażeń ciała, zagrożone to jest surowszą karą, a alternatywą jest odpowiedzialność ewentualna za spowodowanie średnich albo lekkich obrażeń ciała. Te przepisy są obok siebie, bardzo blisko w kodeksie karnym, to znaczy zarówno artykuł 156, jak i 157 mówią właśnie o ciężkich, średnich albo lekkich obrażeniach ciała. Więc można powiedzieć sobie, że jest taka ogólna zasada, że to, co nie będzie ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, to ewentualnie może zostać zakwalifikowane jako średni albo jako lekki uszczerbek na zdrowiu. To są też przestępstwa, ale zagrożone o wiele niższymi karami. Więc no właśnie dlatego tak istotne jest to, żeby dobrze zinterpretować i dookreślić sobie te znamiona ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Właśnie na przykład sytuacja, o której powiedział pan redaktor, to znaczy pewnego rodzaju zmiany w organizmie człowieka, które nie wpływają w taki znaczący sposób na funkcjonowanie, powiedzielibyśmy fizjologiczne, na jakieś takie podstawowe funkcje życiowe, jak właśnie pozbawienie człowieka wzroku, czy słuchu, czy na przykład utrata, nie wiem, dwóch kończyn w wyniku amputacji. To są rzeczywiście jakieś uszczerbki, które byśmy nawet intuicyjnie kojarzyli z no, bardzo ciężkimi obrażeniami ciała. Ale tu właśnie artykuł 156, oprócz tego, że mówi o tak zwanych właśnie fizjologicznych czy takich chorobowych zmianach w organizmie człowieka i mówi w tej sytuacji o ciężkim uszkodzeniu ciała, to również zalicza do tych ciężkich uszkodzeń ciała pewnego rodzaju zmiany anatomiczne, pewnego rodzaju zmiany też estetyczne i również w kontekście społecznym każe rozpatrywać pewnego rodzaju też uszkodzenia ciała, to znaczy można powiedzieć sobie ogólnie w ten sposób. Każdego rodzaju uszczerbek, który w bardzo znacznym stopniu wyłącza daną osobę z takiego normalnego funkcjonowania w życiu społecznym, zarówno w takim sensie, że na przykład no, nie mogę wykonywać podstawowych funkcji życiowych, na przykład utraciłem wzrok, ale również na przykład w sytuacji, w której nie będę mógł wykonywać pracy zawodowej, albo na przykład będę czuł jakiś nawet dyskomfort psychiczny wynikający z tego, że wygląd mojego ciała zmieni się na tyle, że może być to traktowane no właśnie przez jakichś ludzi jako coś, co byśmy powiedzieli sobie jest nawet odrażającego w pewnych sytuacjach. Na przykład tutaj podaje się w takim akademickim przykładzie przykład bohatera filmu Batman, który miał, prawda, na pół wypaloną twarz i rzeczywiście połowa tej twarzy była w istotny sposób oszpecona, można powiedzieć, był oszpecony i to mogło budzić pewien jego dyskomfort też, jakoś zakłócać jego funkcjonowanie. Panie doktorze, powiedzmy sobie, że taka sytuacja może się wydarzyć na przykład w wyniku powikłań po podaniu kwasu hialuronowego, nieprawidłowym podaniu. Właśnie, i na przykład teraz ten przykład, który pan wspomniał z opadającą powieką, bardzo istotne jest to, żebyśmy sobie zinterpretowali ściśle te przesłanki ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W tym przypadku, o którym pan mówi, tam się pojawia takie sformułowanie, że to musi być trwałe uszkodzenie. To zresztą też się pojawia na przykład przy chorobie psychicznej, że to musi być trwała choroba psychiczna.
to słówko trwała oznacza, że to nie może być jakiś stan przemijający. To się bardzo często tak podaje, że jeżeli mówimy o pewnym orzecznictwie też sądowym, że to musi być taki stan, który do przywrócenia normalnego funkcjonowania organizmu wymaga jakiejś interwencji, na przykład interwencji chirurgicznej, na przykład jakiegoś leczenia. Tak mówiąc w uproszczeniu, trwały uszczerbek, gdy mówimy o ciężkim uszczerbku na zdrowiu, to jest taki, który sam nie przejdzie. Samo to nie przejdzie. I teraz jeżeli pan podał przykład takiej sytuacji, w której jakieś zmiany właśnie wynikające na przykład z powikłań po zabiegu odwrócą się same po, nie wiem, 14 dniach, 30 dniach, w związku z tym na przykład, że ta substancja będzie wchłaniana samoczynnie przez organizm i na przykład ta powieka z biegiem czasu nabierze tej sprężystości, zostanie przywrócona do stanu sprzed tego zabiegu, nie będzie tu można mówić w takiej sytuacji o uszczerbku trwałym. Czyli w takiej sytuacji nie będzie można przyjąć odpowiedzialności za ciężki uszczerbek na zdrowiu. Dobrze, ale w takim razie, panie doktorze, czy możemy powiedzieć, że to jest stuprocentowo pewne dla lekarza i dla pacjenta, bo z tym zeszpeceniem lub zniekształceniem ciała, ja tutaj chciałbym na chwilę zatrzymać się przy tej części artykułu, bo żeby mówić o tym, że jest to uszczerbek ciężki, tak jak pan doktor wspomniał, musi być trwały i istotny. Przytoczę postanowienie Sądu Najwyższego z 6 lutego 2007 roku. Sąd Najwyższy orzekł, że cecha trwałości powinna być oceniana w perspektywie istniejącej w dacie orzekania przez sąd i w świetle poziomu wiedzy, narzędzi i umiejętności dostępnych w tym momencie. No to jest logiczne, ale absolutnie nie tłumaczy tego, co oznacza dla sądu, dla prawnika, dla lekarza trwałe, ani tego, co znaczy istotne. I wydaje się, że te oba określenia dla obu stron hipotetycznego sporu na pewno będą oznaczać coś innego. Rzeczywiście, można powiedzieć, że na przykład na kanwie tego orzeczenia Sądu Najwyższego jest jakby coś, co jest sprecyzowane na zasadzie pewnej wiedzy fachowej medycznej, którą można by w tych sytuacjach wykorzystywać, a z drugiej strony mamy pewien luz decyzyjny zawsze pozostawiony sądowi. Chciałbym jakby po kolei krótko omówić te dwa aspekty. No właśnie, to co Sąd Najwyższy powiedział, to oznacza, że musiałby się w danej sprawie biegły wypowiedzieć. Czy w świetle wiedzy medycznej dane uszkodzenie ciała, dana dysfunkcja, to jest coś, co w świetle wiedzy medycznej musi zostać przywrócone do stanu normalnego funkcjonowania pewnej normy medycznej po interwencji lekarskiej, czy też zgodnie z naszą aktualną wiedzą medyczną ten stan jest w stanie sam przywrócić się do pewnej normy organizmu ludzkiego. Czyli tutaj można powiedzieć, że sąd wskazuje nam na to, że w takich sprawach powinien się wypowiedzieć biegły specjalista z danej dyscypliny wiedzy, w tym przypadku jakiś biegły lekarz, który właśnie oceni, jak to w świetle aktualnej wiedzy medycznej kształtowałaby nam się właśnie ta trwałość czy nietrwałość danego uszczerbku. Ale z drugiej strony właśnie jest coś jakby elastycznego, co zawsze na końcu jest pewną decyzją sędziowską. I tu ma pan redaktor rację, że można powiedzieć, nigdy nie będziemy tak w 100% pewni, jak w danej sytuacji dany stan faktyczny zostanie zakwalifikowany. No bo co to znaczy istotne zeszpecenie? To jest też pewna klauzula, bym powiedział, odsyłająca już poza wiedzę medyczną do pewnych ocen społecznych. Też można powiedzieć, no na przykład umiejscowienie tej rany. No jeżeli na przykład też pewne akademickie przykłady, ale pewnie bazujące na pewnej praktyce życia, jeżeli ktoś będzie miał na przykład jakąś szramę na pośladku, no i nie, z wykonywanym zawodem na przykład nie wiąże się to, że ktoś nosi ten pośladek odsłonięty w swojej pracy zawodowej, na przykład modelka czy model, no to byśmy powiedzieli, okej, może to być trwałe uszkodzenie ciała, ale nie będzie istotne w tej perspektywie społecznej. To znaczy, jeżeli ktoś z tym uszkodzeniem ciała nie wiąże jakichś konsekwencji związanych na przykład z życiem zawodowym, rodzinnym, jakimś właśnie społecznym, nie będzie można przyjąć, że mamy do czynienia z ciężkim uszczerbkiem. A z drugiej strony właśnie podobna dysfunkcja organizmu, na przykład spowodowana w okolicach twarzy, no można powiedzieć, twarz to jest coś, co każdego z nas identyfikuje, no nie chodzimy na co dzień, prawda, z zasłoniętą twarzą, więc wtedy ta istotność już zupełnie inaczej będzie oceniana w konkretnej sytuacji, więc muszę powiedzieć, że takie trochę połączenie pewnej precyzji wiedzy medycznej, jednak z pewną klauzulą ogólną
która jest adresowana do sądu i sąd będzie oceniał, czy w danej sytuacji to pokrzywdzenie ma charakter istotny. No ja właśnie, panie doktorze, też podałem przykład akademicki, ale z dziedziny medycyny. Mówię o tym opadnięciu powieki, ponieważ czy to opadnięcie powieki będzie trwałe? Co dla kogo oznacza trwałe? Bo mamy sytuację taką, że może to potrwać do 6 miesięcy. Moglibyśmy powiedzieć, że skoro będzie ustępowało, no to nie jest problemem. Ale czy będzie istotne? No, będzie istotne, jeżeli jest to osoba, która, tak jak pan doktor wspomniał, może pracować w bezpośrednim kontakcie z ludźmi. I jest ten element, występuje właśnie w tym przykładzie, który jest dość rzadko wskazywany ogólnie w dyskusjach, czyli niezdolność do pracy w zawodzie. I tu także Sąd Najwyższy wskazuje, że ona nie musi być całkowita lub znaczna i trwała. Trochę wracamy do tego pierwszego pytania, dlatego że aby wystąpiła niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy? No nie. Sąd Najwyższy mówi, że nie. Że chodzi o wystarczającą niezdolność do pracy w zawodzie tym faktycznie wykonywanym. Czyli czym charakteryzuje się ta niezdolność? Czy wspomniane przemijające zeszpecenie, które no już chyba musimy ustalić, że będzie istotne, nawet gdyby było w ujęciu sądu nietrwałe, będzie rzeczywiście powodem do tego, żeby artykułu użyć i mówić o tym, że mamy do czynienia z sytuacją ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Właśnie, proszę zobaczyć, że to wszystko są alternatywy. To znaczy wystarczy, że zaistnieje jeden z tych rodzajów ciężkiego uszczerbku i już wchodzimy w tą surowszą odpowiedzialność karną. I to, co pan powiedział, jest bardzo ciekawe, to znaczy to jest jedno właśnie z takich, myślę, powiedziałbym, z najciekawszych znamion tego ciężkiego uszczerbku, bo proszę zobaczyć, to nie musi być jakaś zmiana istotnie ingerująca w funkcjonowanie biologiczne układu mowy, słuchu, układu ruchowego człowieka. To nie musi być zeszpecenie, to nie musi być zniekształcenie ciała, to nie musi być jakaś choroba powodująca, na przykład wywołana przez jakąś bakterię czy wirusa. Wystarczy, że to będzie trwała niezdolność do pracy w zawodzie, albo tam są też różne alternatywy właśnie związane z tą częściową niezdolnością do pracy w zawodzie, ale właśnie niezdolność do pracy w zawodzie, czyli takie kryterium byśmy powiedzieli bardzo społeczne. Już zupełnie wychodzimy poza pewne oceny medyczne, tak naprawdę tutaj, a zastanawiamy się, czy z punktu widzenia społecznego funkcjonowania danej osoby, jako osoby wykonującej pewien zawód, ta jej dysfunkcja może powodować to, że w istotnym zakresie będzie wyłączona z funkcjonowania właśnie w tym kontekście społecznym. No i teraz znowu, to jest kwestia ocenna. Proszę zauważyć, że na przykład, podam taki akademicki przykład, ale on może pokazać pewną skalę jakby interpretacji, w której możemy się poruszać. Jeżeli ktoś na przykład prawnikowi odciąłby mały palec, koniuszek palca, no to można powiedzieć, czy to powoduje dysfunkcję w pracy w zawodzie prawnika? Raczej nie, no na klawiaturze jesteśmy w stanie pisać 9 palcami. Ale już na przykład, jeśli mówimy o chirurgu, który wykonuje skomplikowane operacje, no i powiedzmy sobie, nauczył się operować przyrządami 10 palcami, albo na przykład o pianiście zawodowym, utwory są pisane na 10 palców. Jak najbardziej wtedy będzie można uznać, że ta sama biologiczna zmiana, ta sama medyczna zmiana będzie powodowała niezdolność do pracy w zawodzie tego konkretnego człowieka. A to, co pan powiedział, jest jeszcze ważniejsze, jeszcze dodatkowo musimy uwzględnić. Nie chodzi oczywiście o zawód wyuczony, o wykształcenie na papierze potwierdzone przez uczelnię, ale o zawód wykonywany. Czyli ja w danym momencie, gdy zostałem pokrzywdzony, na przykład byłem sekretarką czy pracownikiem sklepu, i w tym momencie doznaję jakiegoś uszczerbku na zdrowiu i to ma znaczenie dla oceny, czy jest to uszczerbek ciężki, czy nie, czy ja nie mogę powrócić do tej pracy wykonywanej. Czyli na pewno nie można powiedzieć w ten sposób, no proszę pana, już pan nie może być, prawda, modelem, już pan nie może przenosić ciężkich skrzyń, prawda, no ale ma pan w dyplomie wpisane, że jest pan, prawda, magistrem nauk prawnych, no to niech pan zostanie adwokatem. Pana dokształcimy na przykład, prawda? No właśnie, tak nie można, to znaczy badamy to pokrzywdzenie z punktu widzenia zawodu wykonywanego. No i wróćmy do tego przykładu tej pani sekretarki na przykład, która z uwagi na pewne zmiany w okolicach oczu, prawda, z jednej strony też pewnie nie może wykonywać swojej funkcji w takim psychicznym komforcie, a z drugiej strony to może budzić pewne wątpliwości na przykład z punktu widzenia takiego społecznego odbioru. Tutaj wracam właśnie do tego społecznego kryterium. To jest takie typowo społeczne kryterium, jak przepis mówi o
zniekształceniu albo zeszpeceniu, no to mówimy sobie, że to jest coś, co w odbiorze społecznym powoduje, że ten człowiek, no takie trochę kolokwialne wyrażenie, ale nie wygląda do końca normalnie, tak jak powinien no, wyglądać normalnie człowiek. To wystarczy nawet taki odruch, prawda, jakiegoś takiego zaciekawienia. No ktoś tam na przykład ma jakiś oczodół, prawda, i to się dzieje, wypełniony jakąś protezą. Jej upadła. Właśnie. To jest ocena społeczna. I musimy brać pod uwagę to, że taka osoba po prostu może przez pewien czas no, czuć się wyłączona z takiego normalnego funkcjonowania w życiu społecznym, w kontaktach z drugim człowiekiem. To może być pewien dyskomfort, czasami nawet bardzo dotkliwy dyskomfort psychiczny. Jak najbardziej to może być ciężki uszczerbek na zdrowiu właśnie ze względu na to kryterium niezdolności do pracy w zawodzie. Panie doktorze, bo w takim razie podsumowując to wszystko, co już dziś powiedzieliśmy, czy my w ogóle jesteśmy w stanie podać jakąkolwiek konkretną definicję legalną ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Tak, żeby lekarz nie musiał się obawiać i mógł sobie powiedzieć, że ja jestem w stanie przewidzieć, czy to będzie ciężki uszczerbek na zdrowiu, czy nie. Wydaje mi się z naszej dyskusji, że nie bardzo. Nie ma takiej możliwości. To znaczy, tak naprawdę ten artykuł 156 kodeksu karnego, który pan przywołał, to on tak naprawdę ma być w pewnym sensie definicją legalną tego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. To znaczy wszystkie te warianty, między innymi te, które rozważaliśmy, to są pewne opcje, które powodują, że uszczerbek jest ciężki. Wszystko, co nie spełnia tych cech, jest uszczerbkiem średnim albo lekkim. No ale właśnie, kodeks karny tu się posługuje sformułowaniami nieprecyzyjnymi. Nie da się do końca tych terminów sprecyzować. Jeszcze jeden przykład możemy podać sobie. Też ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu będzie choroba długotrwała. Jest takie określenie długotrwała. No to znaczy długotrwała? Oczywiście też nie ma wskazanego w kodeksie karnym czasu trwania tej choroby. Sąd Najwyższy czasami mówi o 3 miesiącach, natomiast no to nigdzie nie jest zapisane. Równie dobrze to mogą być 2 miesiące. Czasami jak choroba będzie bardzo ciężka, to wystarczy miesiąc. Więc no, pesymistyczny wniosek jest taki, że ciężki uszczerbek na zdrowiu, co prawda, jest opisany w artykule 156, są wskazane pewne przykłady, ale one same w sobie są nieostre i nie jest do końca to rozstrzygnięte, jak w danej sytuacji zostanie potraktowany dany uszczerbek na zdrowiu. W tej sytuacji mogę zapytać tylko o jedno. W medycynie estetycznej pacjent czy pacjentka podpisuje każdorazowo zgodę na zabieg. Jest poinformowany, poinformowana o możliwych powikłaniach, także przy zabiegach wykonywanych off-label, chociaż tutaj nie ma specjalnych zgód. Czy taka zgoda w sposób wystarczający będzie chroniła operatora przynajmniej przed artykułem 37, w związku oczywiście z artykułem 156? Zawsze podstawą odpowiedzialności karnej, czy to za przestępstwo umyślne, czy nieumyślne, szczególnie przy błędach medycznych za te przestępstwa nieumyślne, jest wypełnienie przez sprawcę takiej przesłanki, że ma nie zachować ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, a przede wszystkim też ma narazić, mówimy w prawie karnym, dobro prawne na jakieś nieakceptowalne ryzyko. Czyli w tej sytuacji po prostu ma narazić pacjenta na jakieś ryzyko, na które ten pacjent się nie zgadzał. Więc można powiedzieć sobie tak ogólnie, bo też zagadnienia prawa medycznego, kwestii zgód, na różnego rodzaju zabiegi medyczne, też z perspektywy tego, jaki to jest rodzaj zabiegu, jakie jest na przykład zagrożenie, jaki jest stopień tego zagrożenia, na przykład gdybyśmy mówili o zagrożeniu śmiercią, to pewnie byśmy też musieli wejść w nieco inne rozważania dotyczące zakresu tej zgody. Powiedzmy też, że te zgody nie są uniwersalizowane. O samych, właśnie, jakichś takich powikłaniach związanych z niepowodzeniem pewnego zabiegu estetycznego, medycyny estetycznej, związanym z pewnymi zagrożeniami dla zdrowia pacjenta. Zawęźmy to do zagrożeń dla zdrowia. Zgoda pacjenta, który jest świadomy tych ryzyk, który jest powiadomiony też o swoim jakby stanie zdrowia, to znaczy podejmuje tą decyzję w pełni świadomie, mając na względzie jakby korzyści i ewentualne ryzyka, ta zgoda powinna wyłączać odpowiedzialność karną za ewentualne powikłania, które, tutaj trzeba może doprecyzować, które są już jakoś opisane, to znaczy jako coś, co jest pewną naturalną konsekwencją prawidłowego wykonania tego zabiegu.
No bo oczywiście pozostawiamy na boku wszelkiego rodzaju sytuacje, w których rzeczywiście dojdzie do jakiegoś no, ewidentnego błędu po stronie osoby, lekarza, który będzie wykonywał ten zabieg. Nie wiem, pomylenie jakiegoś narzędzia, czy zostawienie jakiegoś, prawda, jakiegoś przedmiotu też w strukturach, w powłokach ciała. Więc jakby pomijając no tak, te kwestie, ale tutaj nam wchodzi w grę już świadomość... niedbalstwo, tak? Mm-hmm. Właśnie, pomijając jakby niedbalstwo, nieostrożność, jakieś zaniedbania też związane z diagnostyką pacjenta, jeżeli mamy zdiagnozowanego pacjenta i wiemy, na czym będzie polegał ten zabieg i to jest tak, że po prostu prawidłowo wykonany zabieg niesie ze sobą ryzyko jakichś powikłań albo na przykład w zależności od pacjenta gojenie tej rany będzie trwało dłużej, czasami krócej, to wyrażenie przez pacjenta zgody na tego typu powikłania związane z prawidłowym przeprowadzeniem tego zabiegu wyłączają odpowiedzialność karną za spowodowanie właśnie uszczerbku na zdrowiu tego pacjenta. Właśnie w zakresie tej wyrażonej zgody na te normalne następstwa zabiegu wykonanego zgodnie z zasadami sztuki. Panie doktorze, bardzo krótko na sam koniec, czy artykuł 37 należy uznać w kontekście całej naszej dzisiejszej rozmowy za na tyle groźny, żeby, jak to już wiemy, że zdarzyło się w kilku lub kilkunastu przypadkach, lekarz nie zdecydował się na wykonywanie zabiegu ze względu na zagrożenie? Mi się wydaje, że to zagrożenie prawne, które wynika właśnie z zawężenia luzu decyzyjnego, który jest po stronie sądu i po prostu zaostrzenia sankcji za błędy medyczne popełniane nieumyślnie, właśnie to wynika z tego artykułu 37a, który jest znowelizowany, Te błędy tak naprawdę prawne, one właśnie będą korygowane przez taką, powiedziałbym, profilaktyczną przezorność lekarzy. Ja się nie dziwię. To znaczy, nie dziwię się, że pod groźbą surowszej odpowiedzialności karnej lekarze nie będą podejmowali właśnie ryzykownych zabiegów, w związku z tym, że no właśnie, jego niepowodzenie może się spotkać z zarzutem ze strony prokuratury, że ten lekarz powinien ponosić odpowiedzialność karną. Więc proszę zobaczyć. No to jest ewidentne działanie ministerstwa, które te zmiany zaproponowało, na niekorzyść pacjenta. Tutaj jednak została zakłócona pewnego rodzaju też taka, powiedziałbym, swoboda i bezpieczeństwo pacjenta, który też powinien w pewnych sytuacjach decydować o, wiadomo, swoim stanie zdrowia, o tym, w jaki sposób poddawać się pewnym zabiegom, ale jednak właśnie z uwagi na to, że odpowiedzialność karna lekarzy została tym artykułem 37a zaostrzona, no to może dojść do takiego efektu mrożącego, że nawet w sytuacjach, w których pacjent sam by domagał się tego, powiedzmy sobie w cudzysłowie, tak ogólnie oczywiście rzecz biorąc, tego ryzykownego zabiegu, lekarz jednak ma świadomość potencjalnych powikłań i ewentualnych zagrożeń związanych z tymi powikłaniami wynikającymi z naturalnego rozwoju sytuacji. Może odradzać takiemu pacjentowi przeprowadzenie zabiegu, więc wydaje mi się, że sytuacja bardzo niekorzystna dla lekarza, ale również przede wszystkim dla pacjentów, związana właśnie z tym artykułem 37a. Panie doktorze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję. I za udział w programie.